Postaram się Państwu zaprezentować geoportal działający na żywo. Geoportal i inne narzędzia, które powstały w trakcie realizacji projektów geoportalowa niejako obok samego geoportalu. Zacznę od strony internetowej. To jest pewna nowość. Strona pojawiła się w tej wersji w ubiegłym tygodniu, pod koniec ubiegłego tygodnia. Dla tych Państwa, którzy znają, ci Państwa, którzy znają poprzednią wersję strony geoportalu, od razu pewnie zwrócili uwagę na zmianę szaty graficznej. Ale oprócz zmiany samej szaty graficznej, tutaj pragnąłbym zwrócić uwagę na inne zmiany. Otóż uzupełniliśmy treści publikowanych na stronie geoportalu, odpowiadając na pytania użytkowników geoportalu i na potrzeby użytkowników geoportalu. Oraz troszeczkę te treści przeorganizowaliśmy. Wydaje nam się, że teraz ten dostęp do treści, dostęp do informacji o poszczególnych produktach geoportalu jest łatwiejszy, szybszy i przyjemniejszy. I tak, większość treści została pogrupowana w ramach czterech zakładek: o geoportalu, dane, usługi i aplikacje. W ramach zakładki czy w menu o geoportalu możecie znaleźć Państwo informacje dotyczące aktualności. Informacje o projekcie, powiązanie projektu Geoportal z innymi projektami i wiele, wiele innych. Kolejna zakładka opisuje poszczególne typy danych, czy główne typy danych, które są prezentowane w projekcie, w geoportalu. I tak wybierając jakiś typ danych, możemy się dowiedzieć kilku podstawowych informacji. W tym przypadku możemy się dowiedzieć więcej o bazie danych obiektów topograficznych. Możemy zobaczyć wizualizację, ewentualnie możemy znaleźć referencje do innych zewnętrznych stron internetowych, gdzie możecie Państwo znaleźć więcej informacji dotyczących konkretnego zbioru danych. Podobnie postąpiliśmy w przypadku usług. Usługi zostały pogrupowane w rodzaje, w typy usług i podobnie, wybierając na przykład typ usługi WMS, usługi przeglądanie WMS, możemy się dowiedzieć więcej o standardach, o standardzie WMS. Przede wszystkim możemy znaleźć w jednym miejscu wszystkie adresy usług publikowanych przez geoportal. Możemy się też dowiedzieć w tym przypadku, jak korzystać z narzędzia, które pozwoli nam w geoportalu czy w przeglądarce map geoportalu podłączyć te usługi i po prostu zobaczyć dane. Co istotne, tak jak w przypadku danych, w przypadku usług więcej informacji możemy znaleźć w samych metadanych opisujących te dane i usługi, ale o tym powiem Państwu w dalszej części prezentacji. Ostatnia z nowych aplikacji to, przepraszam, z nowych zakładek to zakładka aplikacje. Ta zakładka, w tej zakładce możecie znaleźć Państwo informacje właśnie o aplikacjach, które powstały w ramach projektu Geoportal. Ta zakładka będzie systematycznie rozwijana wraz z pojawianiem się nowych aplikacji, nowych programów, tak, wspierających czy powstałych w ramach projektu Geoportal. I na przykład klikając na aplikacjach mobilnych możemy się dowiedzieć, prześledzić funkcjonalność tych aplikacji, a co najważniejsze, możemy znaleźć linki do sklepów internetowych pozwalających na pobranie tych aplikacji za darmo na poszczególne platformy urządzeń mobilnych, czyli na Android, iOS i na Windows Phone. Co ważne, te aplikacje są dostępne za darmo dla wszystkich, zachęcam do korzystania. Przy okazji strony głównej geoportalu warto zwrócić uwagę na stronę portalu SDI, o której mówiła moja koleżanka. Ta strona też już jest oczywiście dostępna w internecie. To jest taka strona, która pozwala Państwu na pozyskanie pierwszych informacji, najważniejszych informacji dotyczących właśnie modułu SDI, czyli możecie tutaj się dowiedzieć, co to w ogóle jest u modułu SDI, dowiedzieć się więcej o modelach hostingowania, o wymaganiach dotyczących środowiska sprzętowego, tak, które jest niezbędne do instalacji modułu i wiele, wiele więcej. Natomiast wracając do strony głównej geoportalu, jest jeszcze jedna duża zmiana, na którą chciałbym zwrócić uwagę.
Po poprzedniej wersji geoportalu mieliśmy sygnały od szeregu, zwłaszcza tych mniej doświadczonych użytkowników geoportalu, że mają problemy, mówiąc tak kolokwialnie, z wyklikaniem pewnych funkcjonalności geoportalu. I dlatego zdecydowaliśmy się na pozwolić na uruchomienie różnych funkcjonalności geoportalu wprost ze strony głównej geoportalu. I tak, możemy klikając na kafelek z opisem konkretnej kompozycji mapowej uruchomić geoportal czy przeglądarkę map geoportalu z daną kompozycją. Spróbuję się to bardzo szybko zrobić. Niech to się uruchamia, a w międzyczasie... Tak, widzimy, tu uruchomiłem przeglądarkę map geoportalu z danymi rastrowymi, tak? I możemy od razu, nie musimy wyklikiwać tych danych na portalu mapowym, tak? Tylko od razu uruchamiamy przeglądarkę mapową z interesującą nas kompozycją mapową. I podobnie zrobiliśmy dla narzędzi, czyli był na przykład użytkownicy, którzy chcieli wyszukać konkretną działkę katastralną, musieli wykonać te 3-4 kliknięcia na stronie głównej geoportalu, czy na przeglądarce map geoportalu, natomiast teraz wystarczy jedno kliknięcie, uruchamiamy narzędzie. No. Uruchamiamy narzędzie i za chwilę powinien się uruchomić geoportalu i tutaj geoportal i widzimy włączone narzędzie do wyszukiwania działek. Kilka słów może o interfejsie samej przeglądarki map geoportalu. Są w ogóle trzy dostępne wersje interfejsu. Interfejs standardowy jest uruchamiany, interfejs tak zwany rozszerzony, mówimy o nim średni, tak, który udostępnia tylko jakby część funkcjonalności geoportalu standardowo. Między interfejsami przełączamy się za pomocą tych ikonek po prawej stronie. I tak, możemy uruchomić geoportal w takiej tak zwanej, z tak zwanym interfejsem prostym, który pozwala czy udostępnia użytkownikom maksymalnie duży obszar mapy, na którym użytkownik może pracować. Ewentualnie jest też interfejs tak zwany pełny, który z kolei charakteryzuje się możliwością wykorzystania wszystkich narzędzi, czy prawie wszystkich narzędzi, które zostały wbudowane w przeglądarkę map geoportalu. I kilka słów jeszcze o brokerach. Geoportal został podzielony, tak jak mówiła moja koleżanka wcześniej, na cztery główne brokery, portale. Jest to geoportal krajowy, geoportal branżowy, Inspire i tak zwany moduł statystyk. Ideą, powiem pokrótce o idei każdego z tych portali. Portal krajowy został wymyślony jako taki portal bardzo uniwersalny dla wszystkich, to znaczy z tego z danych udostępnianych przez ten portal mogą korzystać zarówno osoby zaawansowane, tak, które znają się na tematyce danych przestrzennych, ale też mogą z tego korzystać, może z tego korzystać przeciętny obywatel, Jan Kowalski. Ponieważ dane prezentowane przez ten moduł to są dane takie bardzo intuicyjne, mapy topograficzne, ortofotomapy czy dane o charakterze katastralnym, które też cieszą się bardzo dużą popularnością wśród użytkowników geoportalu. Kolejny portal to tak zwany portal branżowy. Tutaj możemy już znaleźć troszeczkę bardziej specjalistyczne informacje, na przykład, tak jak w tej chwili wyświetliłem, możemy znaleźć informacje dotyczące osnów geodezyjnych. W przyszłości pojawią się tutaj też informacje dotyczące sieci uzbrojenia terenu, czy w tej chwili możemy znaleźć na przykład skorowice, czy to map topograficzny, ortofotomap, innych produktów fotogrametrycznych. I ważny geoportal, czy ważny broker, to z kolei geoportal Inspire, który z kolei udostępnia zharmonizowane zbiory danych, o których mówiła wcześniej moja koleżanka Aliza z Asendy. I tutaj do prowadzenia, do udostępniania tych danych zobowiązuje Polska dyrektywa Inspire. Stąd z tego brokera możemy też wyszukiwać metadane opisujące właśnie te zharmonizowane zbiory
i usługi udostępniające te zharmonizowane zbiory. Ostatni moduł to tak zwany moduł statystyk, może teraz nie będę w niego wchodził, bo przygotowałem taki prosty scenariusz jego wykorzystania, który postaram się przedstawić pod koniec mojej prezentacji. Wróćmy do geoportalu krajowego. Moim zdaniem największą siłą narzędzi typu geoportal jest możliwość łączenia danych pochodzących z różnych źródeł danych i na podstawie połączenia danych uzyskiwania potrzebnych nam informacji. I w tym celu postaram się podłączyć zewnętrzny zbiór danych. Jest to zbiór danych publikowany przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Zbiór danych pokazujący zasięgi obszarów chronionych w Polsce. Dodaję usługę do obszaru mapy. Zmniejszę przeźroczystość, tak żeby usługa była troszeczkę bardziej widoczna. Mam nadzieję, że widać to na ekranie. I postaram się, załóżmy, że jesteśmy zainteresowani kupnem działki i interesuje nas, czy ta działka leży w obszarze chronionym, czy też nie. Tak? Wykonujemy to dosłownie kilka sekund, czy kilkanaście sekund. Szukamy działki, wpisujemy jej miejscowość, w której jest położona oraz jej numer. Oczywiście na potrzeby dzisiejszej prezentacji przygotowałem działkę, która jest położona blisko tak, obszaru chronionego, czy w pobliżu obszaru chronionego. Działka jest położona w obszarze o obrębie numer 13. Musimy chwileczkę poczekać i zostajemy automatycznie zbliżeni do interesującej nas działki. Możemy poznać podstawowe atrybuty tej działki, czyli możemy się dowiedzieć, jaki jest identyfikator, czy powierzchnia w metrach kwadratowych oraz jej położenie w ramach podziału administracyjnego kraju. Dodatkowo geoportal udostępnia nam takie podstawowe funkcje analityczne. Może wyłączę ortofotomapy, żeby to było bardziej widoczne. Możemy zmierzyć, powiedzmy, odległość pomiędzy interesującą nas działką a granicą obszaru chronionego. Tak, w tym przypadku to jest ta działka, jest to około 36, powiedzmy 37 metrów. Tak samo możemy wykonywać podstawowe pomiary na mapie. Warto podkreślić, że takie podejście usługowe, które zostało zastosowane właśnie w ramach budowy infrastruktury informacji przestrzennej, czy to w kraju, czy to na poziomie europejskim, pozwala nam właśnie na takie elastyczne dodawanie usług pochodzących z różnych źródeł, publikowanych przez różne podmioty. Pokażę, to takie podejście nazywamy interoperacyjnością. Tak? To jest między innymi to, jest to jakby część interoperacyjności infrastruktury informacji przestrzennej. Pokażę jeszcze jeden przykład interoperacyjności. W tym celu skorzystam z kolejnego narzędzia geoportalu, który z kolei pozwala na wyszukiwanie nazw geograficznych oraz punktów adresowych. Przybliżę się do punktu adresowego położonego w miejscowości Bierzmo. I do domu o numerze 4 wyszukam taki punkt adresowy. Musimy chwileczkę poczekać, aż serwer znajdzie interesujący nas punkt. Tak jak widzimy, punkt został zwrócony. Klikamy na punkt adresowy i zbliżamy się do interesującego nas obiektu. Włączę dane z obszarów chronionych, a włączę ortofotomapę. I wyłączę może dane o charakterze katastralnym. Powiem, dlaczego się przybliżyłem do tego miejsca za chwilkę. Może za daleko.
Otóż ten dom, tak, czy ten punkt adresowy, do którego się przybliżyłem, jest lokalizowany w pobliżu granicy dwóch powiatów. Te powiaty, są to powiaty w województwie wielkopolskim, powiat kolski i powiat turecki. Te powiaty publikują dane właśnie katastralne. I tutaj biegnie granica między tymi powiatami, mniej więcej przez środek ekranu, i możemy zobaczyć, że te dane publikowane przez jeden czy drugi powiat, one są publikowane w tej chwili niezależnie, ale z punktu widzenia użytkownika zewnętrznego one wydają się ciągłe. Tak? Przeciętny Kowalski nie wie, że te dane w tym momencie są publikowane przez nawet trzy różne instytucje, przez trzy serwery położone w trzech różnych instytucjach, w trzech różnych lokalizacjach. Tak? Dla takiego użytkownika te dane wydają się ciągłe. Te dane o charakterze katastralnym oczywiście są publikowane przez poszczególne starostwa, natomiast ortofotomapa i w tej chwili oraz ta granica jest publikowana przez serwery geoportalu zlokalizowane w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. To tyle może, jeśli chodzi o przeglądarkę map geoportalu. Ja będę do niej jeszcze wracał pośrednio w trakcie mojej prezentacji. Teraz chciałbym się skupić na kolejnym obszarze geoportalu, a mianowicie na metadanych. Geoportal przygotował szereg narzędzi. Projekt Geoportal przygotował szereg narzędzi wspierających proces tworzenia i publikacji metadanych. I postaram się bardzo pokrótce opisać te narzędzia. Od początku, czyli od momentu odtworzenia tych metadanych, tak, od narzędzia o nazwie edytor metadanych, poprzez weryfikację jakości tych metadanych, aż do ich publikacji, czy to w modulu SDI, czy w geoportalu krajowym, czy geoportalu Inspire, czy też w ich publikacji na geoportalu europejskim. Tak jak powiedziałem, zacznę od edytora metadanych. Edytor metadanych jest dostępny dla wszystkich użytkowników za darmo. Jest to narzędzie online. Do jego wykorzystania tak naprawdę, aby z niego skorzystać, potrzebujecie Państwo tylko przeglądarkę internetową, oczywiście, i dostęp do internetu. Nie będę na potrzeby dzisiejszej prezentacji tworzył nowego pliku metadanych, bo zajęłoby nam to chyba troszeczkę za dużo czasu, dlatego postaram się wczytać plik metadanych. Jest to taki wzorcowy plik metadanych, który został utworzony w ramach projektu też Geoportal 2. Plik metadanych opisuje obręb ewidencji gruntów i budynków. Wybrałem plik, wybieram profil, w jakim był przygotowany plik, profil metadanych. Jest to profil, tak jak powiedziałem, ewidencji gruntów i budynków. Wciskam dalej. W tej chwili ten plik metadanych się nam wczytał. I tutaj możecie Państwo też zobaczyć ideę tworzenia plików metadanych. Użytkownik zamiast tworzyć bardzo skomplikowane pliki XML, tak naprawdę wypełnia w poszczególnych zakładkach brakujące informacje. Tutaj jeszcze użytkownik ma podane, że elementy metadanych, które są zaznaczone, tak jak tutaj kolorem niebieskim, są to elementy obligatoryjne, natomiast te czarne, na przykład tutaj miejscowość czy adres, są to elementy fakultatywne, które przez użytkowników nie muszą być wypełniane. Edytor od razu pozwala na wykonywać taką pierwszą walidację tych plików metadanych, czyli jeżeli usunę z adresu e-mail znaczek małpki, tak, od razu nam się pojawia komunikat, że format tego pliku, tego elementu metadanych, jest błędny, więc uzupełnię, tak.
I dodatkowo użytkownik w każdej chwili ma możliwość zapisania pliku metadanych i jego walidacji. Wciskając przycisk walidacji, uruchamia nam się w tle, jest wywoływana w tle kolejna usługa geoportalu, usługa walidacji metadanych. Plik metadanych jest sprawdzany pod kątem zgodności z konkretnym profilem metadanych. Jak widzimy, ten plik jest poprawny, przeszedł pomyślnie walidację. Postaram się go bardzo szybko zepsuć, tak, usunę jeden z obligatoryjnych elementów metadanych, spróbuję puścić walidację jeszcze raz. Za chwileczkę powinien nam się pojawić komunikat o błędach, tak. Widzimy komunikat, że plik metadanych nie jest poprawny. Wspomniałem już o usłudze walidacji metadanych. Usługa walidacji metadanych została przygotowana na potrzeby użytkowników, którzy z jakichś powodów nie chcą skorzystać z edytora metadanych, który przygotowaliśmy w ramach projektu. Ten walidator metadanych działa jako aplikacja online, działa też jako usługa sieciowa, z którą mogą być integrowane na przykład systemy do tworzenia metadanych prowadzone czy tworzone przez instytucje zewnętrzne. I pokażę, jak to działa właśnie z poziomu aplikacji. To walidacja metadanych działa z poziomu aplikacji. Wybiorę znowu plik metadanych, wybiorę profil, pod kątem którego będzie weryfikowana jakość czy zawartość tego pliku metadanych. Wciskam przycisk waliduj. No i znowu dostajemy komunikat, że jest to ten sam plik, więc dostajemy komunikat, że walidacja profilem EGIPS została zakończona powodzeniem. Dodatkowo aplikacja do walidacji metadanych pozwala nam walidować metadane nie tylko gromadzone, czy zgromadzone na dyskach twardych naszych komputerów, ale pozwala nam walidować metadane umieszczone w sieci, tak? Podajemy wtedy URL do konkretnego pliku metadanych. Możemy walidować nie tylko pojedyncze pliki metadanych, ale całe paczki plików metadanych. Wtedy walidacja trwa troszeczkę dłużej i wynik walidacji jest przesyłany do nas na e-mail, który tutaj podajemy. Ewentualnie w ten sam sposób możemy walidować całe serwery katalogowe, które udostępniają metadane. Mówiąc o serwerach katalogowych, pokażę, jak możemy skorzystać z takiego serwera katalogowego na geoportalu. Może w tym celu uruchomię geoportal Inspire i skorzystam z narzędzia wyszukiwania. Wyszukam może znowu metadane, które są publikowane nie przez Geoportal, tylko przez serwer katalogowy sfederowany z Geoportalem, publikowany przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. W tym celu wpiszę skrót dyrekcji, wciskam przycisk szukaj. Musimy chwileczkę poczekać, aż metadane zostaną zwrócone. Widzimy tutaj, że wyszukano 6 rekordów metadanych. One zaraz nam się już nam się pojawiły tutaj z prawej strony w oknie wyszukiwania. Oczywiście możemy te pliki metadanych, podejrzeć w takiej uproszczonej strukturze. Możemy pliki metadanych pobrać, klikając na tą ikonkę z napisem XML i na przykład w takim pełnym pliku metadanych znajdziemy troszeczkę więcej informacji, które nam mogą być potrzebne. Oczywiście możemy sobie wyświetlić zakres danego, wyszukaliśmy usługę, tak, przeglądanie, metadane usługi przeglądania, czyli możemy sobie wyświetlić zakres, jaki przestrzenny, jaki obejmuje dana usługa. W tym przypadku widzimy, że usługa obejmuje swoim zasięgiem obszar całego kraju. Zresztą to jest to ta usługa, którą wcześniej pokazywałem, też pochodząca z GDOŚ. I z tego punktu, czy z tego poziomu możemy też sobie dodać taką usługę do geoportalu. Wcześniej robiliśmy to, wybierając usługę z listy, tak, w tym przypadku dodajemy usługę po wyszukaniu jej metadanych. Widzimy, że, może nie widzimy, bo znowu jest włączona przezroczystość, ale
postaram się zmniejszyć przezroczystość i Państwo powinniście zobaczyć dane GDOŚ, tak, które wyświetlają się na portalu Inspire. Geoportal, czy serwer katalogowy Geoportalu jest zintegrowany z portalem katalogowym, czy z geoportalem Inspire, czyli geoportalem, który jest publikowany przez Komisję Europejską. Postaram się pokazać, jak to działa. Tutaj niestety czasem mamy przykre doświadczenie związane z działalnością, stabilnością działania geoportalu europejskiego, ale w tej chwili widzę, że wszystko działa bardzo ładnie. I widzimy tutaj nazwę Poland, tak? Czyli tutaj jakby metadane polskie są jakby, czy Polska jest troszeczkę wyróżniona na geoportalu europejskim, a to dlatego, że publikujemy chyba w tej chwili najwięcej metadanych. Polska jako całość publikuje najwięcej metadanych ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. Klikając na przykład, klikając na ten skrót, możemy zobaczyć, że publikuje są paczki chyba po 10, to publikujemy no ponad 16 tysięcy, przepraszam, 160 tysięcy plików metadanych. I no i też z poziomu portalu Komisji Europejskiej też możemy sobie te metadane wyszukać, tak samo jak metadane publikowane przez inne kraje członkowskie. Czyli teoretycznie użytkownik taki unijny, czy użytkownik, który jest zainteresowany znalezieniem konkretnego zbioru danych, czy konkretnych zbiorów danych obejmujących teren całej Unii Europejskiej, powinien to robić właśnie tutaj na portalu Komisji Europejskiej. Może to tyle na temat metadanych. Przejdę do pokazywania, do zaprezentowania Państwu kolejnych aplikacji, które przygotowaliśmy w ramach projektu Geoportal. Chcieliśmy pokazać Państwu aplikacje mobilne, natomiast tutaj ze względów logistycznych okazało się, że nie jest to możliwe. Tutaj pokazałem Państwu przednio, gdzie można znaleźć linki do aplikacji mobilnej, tak? To, tak jak powiedziałem, zachęcam Państwa do korzystania z tej aplikacji. To jest to miejsce. Natomiast w tej części prezentacji skupię się na takich troszeczkę bardziej specjalistycznych produktach geoportalu, troszeczkę mniej znanych. I mam nadzieję, że po tej prezentacji one staną troszeczkę bardziej popularne i Państwo na przykład w swoich własnych organizacjach, w swoich własnych instytucjach, które reprezentujecie, też zaczniecie z tych produktów korzystać. Zacznę od produktu o nazwie API Geoportalu. Ci z Państwa, którzy mają może styczność usługami publikowanymi na przykład przez Google'a. Macie może Państwo doświadczenie właśnie z takim API Google, które jest publikowane przez Google. Jest to API bardzo podobne do API Geoportalu. Pokażę, jak to wygląda w praktyce. API to jest nic innego jak taka wtyczka, jakby taka wtyczka pozwalająca na publikację takiego mini geoportalu na stronie, który jest osadzany na zewnętrznych stronach internetowych. Tutaj widzimy przykład takiego API, wykorzystanie takiego API, które zostało jakby osadzone na nowej stronie internetowej geoportalu. Użytkownik ma tutaj możliwość nawigacji, między innymi nawigacji, może się zbliżać, może się oddalać. Jest możliwość skorzystania z narzędzi wyszukania. Co ciekawe, tutaj użytkownik, jeżeli skorzysta z takiego API na urządzeniu, które ma zainstalowane na przykład GPS, czy obsługuje usługi lokalizacji, jest możliwość zlokalizowania pozycji użytkownika na tle właśnie danych pochodzących z geoportalu. Tak jak powiedziałem, jest tutaj możliwość wyszukania adresów. Korzystam z tej możliwości i powiedzmy wyszukam adres lokalizacji, w której w tej chwili się znajdujemy. Jest to Warszawa, Grzybowska, o ile dobrze pamiętam, 45. Szukamy.
Tak, i od razu jesteśmy po wyszukaniu, od razu jesteśmy przybliżani do interesującej nas lokalizacji. Pojawia się na adres tej lokalizacji. Tak, ze strzałką wskazującą na dokładnie na naszą lokalizację. Chciałbym pokazać Państwu, jak proste jest stworzenie takiego, czy wykorzystanie takiego API. Ja na potrzeby dzisiejszej prezentacji zrobiłem bardzo, bardzo prostą stronę internetową. Pokażę, jak wygląda kod źródłowy tej strony internetowej. To jest tak naprawdę kilkanaście linijek. Musimy przekopiować tak naprawdę taki kod na naszą stronę internetową, ewentualnie zmienić wartości poszczególnych parametrów, żeby taki mini geoportal osadzić na naszej stronie internetowej. Kolejną usługą geoportalu, troszeczkę taką bardziej specjalistyczną, na którą chciałbym zwrócić Państwa uwagę, jest usługa OpenLS, z której już korzystaliśmy pośrednio w czasie dzisiejszej prezentacji, która pozwala na wyszukiwanie adresów. Do tej pory wyszukiwaliśmy adresy za pomocą aplikacji. Te aplikacje tak naprawdę nie robiły nic innego, jak odpytywały usługę, którą teraz Państwu postaram się pokazać. Niestety tutaj do skorzystania z tej aplikacji potrzeba troszeczkę takiej już bardziej zaawansowanej wiedzy programistycznej. Natomiast cały tutaj interfejs aplikacji jest udokumentowany. Jeżeli Państwo jesteście zainteresowani skorzystaniem z tej aplikacji, to jak najbardziej, czy z tej usługi, to jak najbardziej całą dokumentację do Państwa udostępnimy. Jeszcze pokażę, o co pytam. Pytam znowu o adres naszego miejsca, naszej konferencji. Ten adres możemy zobaczyć tutaj, tak? Grzybowska 45. Tutaj w kolejnym znaczniku XML widzimy nazwę Warszawa, tak? I to dostajemy w odpowiedzi, czyli dostajemy przede wszystkim współrzędne interesującego nas miejsca oraz dostajemy informacje o położeniu w ramach podziału administracyjnego interesującego nas punktu adresowego. Kolejna usługa, też jedna z najnowszych usług geoportalu, też powstała w ramach projektu, która też powstała w ramach projektu geoportal, dotyczy również danych adresowych. Jest to tak zwana usługa słowników. Ta usługa z kolei pozwala na pobranie kompletu danych adresowych, tak, na nasze komputery i wykorzystania tych danych do naszych potrzeb, do naszych usług biznesowych. Możemy pobierać, tak jak w tej chwili to zaprezentuję, informacje dotyczące konkretnych ulic położonych w konkretnych jednostkach administracyjnych, w konkretnych miejscowościach. Zbliżam się czyli tak nawiguję do miejscowości Bolesławiec położonej w województwie dolnośląskiej i na przykład mogę pobrać punkty adresowe dla ulicy Jarzębinowej. Tak, widzimy, to działa bardzo szybko. Możemy tutaj widzimy taki widok skrócony. Możemy zobaczyć widok troszeczkę bardziej rozszerzony w takim jednym, powiedzmy, rekordzie XML-a widzimy komplet informacji dotyczących danego punktu adresowego, czyli przede wszystkim mamy tutaj jego współrzędne, ale też mamy informacje, w jakiej miejscowości, przy jakiej ulicy, w jakiej jednostce administracyjnej. Dostajemy też informacje o kodach, o identyfikatorach tego punktu adresowego oraz tych jednostek administracyjnych, czyli tak naprawdę komplet informacji, który nam pozwoli na wykorzystanie tych danych do naszych własnych potrzeb. I może na koniec dzisiejszej prezentacji obiecałem Państwu pokazanie modułu statystycznego, czyli włączę znowu geoportal. Przełączę się na moduł statystyczny. E,
Moduł statystyczny pozwala na wizualizację danych statystycznych, które są przypisane do poszczególnych jednostek administracyjnych. Możemy tutaj właśnie za pomocą tego modułu skorzystać już z gotowych wizualizacji, które zostały wykonane przez użytkowników geoportalu. Natomiast możemy też zobrazować własne dane. W tym celu musimy, czy powinniśmy pobrać szablon. Ten szablon, który należy wypełnić odpowiednimi danymi. Ja pokażę, jak taki szablon już wypełniony wygląda. To jest tak naprawdę plik Excela. Możemy go, ten plik edytować i wypełniać w Excelu, ale możemy też go wypełniać przy użyciu innych zewnętrznych oprogramowań, które nawet tych darmowych, które obsługują ten format. Tutaj chciałbym zaprezentować bardzo proste dane pochodzące, które ściągnąłem parę dni temu ze stron Głównego Urzędu Statystycznego. Są to dane pokazujące populację mężczyzn i kobiet oraz populację ogółem w poszczególnych województwach. Tak naprawdę musimy w ten szablon wpisać te dane, tak? Czyli to, co wypełniłem, to uzupełniłem te informacje w tym szablonie. Żeby to zrobić, jeszcze może parę słów o tym, jak możemy prezentować danych. Możemy prezentować dane statystyczne jako kartogramy oraz kartodiagramy. Ja na cele dzisiejszej prezentacji właśnie przedstawię, czy pokażę wykonanie bardzo prostego kartodiagramu kołowego właśnie pokazującego populację mężczyzn i kobiet w poszczególnych województwach. Nie będę pobierał szablonu, bo już tak powiedziałem, przygotowałem wcześniej. Wczytam sobie ten szablon. Wybiorę plik z szablonem. Dane są teraz w tej chwili, są wczytywane albo i nie. Spróbuję jeszcze raz restartować aplikację. Być może. Portal.gov.pl. Być może jakiś błąd pojawił się. W trakcie pokazywania Państwu moich innych produktów, innych funkcjonalności geoportalu. Znowu przełączę się na moduł statystyczny. Wejdę w opracowanie własne, wczytaj uzupełniony szablon, wybiorę plik. Tym razem się udało. Uzupełnię brakujące informacje. Zaznaczę atrybuty, które chciałbym zaimportować, czy cechy, które chciałbym zaimportować. Wczytam je. W tym momencie mam jeszcze możliwość, mam możliwość zmiany tych danych, czyli w tym, ale później też oczywiście mam możliwość zmiany tych danych, czyli przeedytowania ich, ale powiedzmy, że nie będę tego robił, tylko po prostu zapiszę te dane i przystąpię do wykonywania prezentacji, prezentacji pokazujących te dane i wykorzystując geoportal. I w tym celu wybiorę typ prezentacji, tak jak mówiłem, jest to kartodiagram kołowy. Wybiorę dane własne, pokażę, wybiorę, które cechy chciałbym pokazać. Widzę, że się nie zaimportowała cecha 3, być może czegoś nie zaznaczyłem wcześniej, ale już trudno, tak? Wybieram przycisk utwórz prezentację. Cecha pierwsza to chyba populacja po ogółem, z tego co pamiętam, czyli tutaj zaznaczę ją kolorem zielonym. Cecha druga to będzie populacja mężczyzn kolorem powiedzmy czerwonym. Możemy w każdej chwili wygenerować podgląd tych danych, czyli możemy zobaczyć, jak te dane będą się prezentować. Widzimy dane w tle, tak, pokazane w tle. Zmienię sposób prezentacji tych danych, skalując je, uzależniając wielkość poszczególnych diagramów kołowych od
od wielkości populacji czy liczby mieszkańców w danym województwie. Zatwierdzam. Jeszcze raz generuję podgląd. Widzimy, że ta wielkość tych diagramów została zmieniona, czyli zatwierdzam naszą wizualizację. Dodatkowo mogę na przykład tą wizualizację uzupełnić o kartodiagram, który został wcześniej przygotowany przez użytkowników geoportalu, czyli na przykład pokażę kartogram z liczbą bezrobotnych w poszczególnych województwach, dodam taki kartogram do mapy i mamy gotową prezentację statystyczną, tak, czy podkazującą dane statystyczne i to tak naprawdę robimy w kilka minut ponownie bez potrzeby ruszania się z domu. Tylko tak naprawdę potrzebujemy dane i dostęp do geoportalu, żeby zrobić coś takiego. I to tyle, co udało mi się przygotować na dzisiejszą prezentację. Zachęcam Państwa do samodzielnego klikania, tak, czy korzystania z tych wszystkich aplikacji, o których mówiłem, które zostały przygotowane w ramach projektu Geoportal. Dziękuję za uwagę.